Dzień dobry. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, co znajduje się na ulicy Nieopodal naszej szkoły, na ulicy Stefana Banacha 1a? Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, kim była osoba, której nazwiskiem upamiętniono to miejsce? Każdy myślę, że wie, że w Warszawie, na ulicy Banacha znajduje się między innymi Uniwersytecki Szpital Medyczny oraz również, jak widać, Wydziały Fizyki, Matematyki, oczywiście Informatyki i Mechaniki oraz inne, y, również w okolicy inne y, oddziały i wydziały y, Uniwersytetu Warszawskiego. Moja koleżanka kiedyś, która studiowała ze mną matematykę, w czasie studiów miała bardzo poważny wypadek. Wypadek to był wypadek samochodowy, zderzenie czołowe. Lekarze nie dawali jej zbyt dużych szans na przeżycie. Po miesiącu śpiączki klinicznej obudzono ją właśnie w tym szpitalu. Gdy powiedziano jej, co się z nią stało i gdzie się znajduje, gdy powiedziano jej, że znajduje się w szpitalu imienia Banacha pomyślała sobie to dobry znak to dobry znak bo prawda będąc studiując studiując matematykę uczyła się pamiętała jeszcze że uczyła się niedawno e, właśnie teorii e, o których które wprowadził Banach więc pomyślała że to dobry znak że wyzdrowieje kim zatem był kim zatem był ten człowiek Kim był Stefan Banach i dlaczego warto o nim pamiętać. Dlaczego być może jeszcze o nim tak mało wiecie. Żeby to zmienić, właśnie po to powstał ten film, w którym co nieco, nieco wam opowiem. Wszystkie cytaty i wszystkie fragmenty, które będę dzisiaj czytać, będą pochodziły z książki Genialni, Lwowska szkoła matematyczna, którą napisał Mariusz Urbanek. I Właśnie z tej, na podstawie tej książki powstała prezentacja oraz te, ten film. Także zapraszam do posłuchania o człowieku, o którym być może tak niewiele wiecie, a który jest matematykiem sławnym, jednym z, najsła, z najsławniejszych matematyków polskich na arenie międzynarodowej. I myślę, że warto zapamiętać tę postać. Stefan Banach urodził się 30 marca 1892 roku w Krakowie jako nieślubne dziecko Katarzyny Banach oraz Stefana Greczka, który służył wtedy w wojsku. Niestety z tego powodu, że jego rodzice nie mieli pieniędzy i z tego powodu też, że jego gdy jego matka zaszła w ciążę i zaczę, zaczęła pracować jako praczka w pralni Franciszki Płowej, również to jej zdecydowała się oddać Stefana na wychowanie. Matki w zasadzie nie znał, a ojca, z ojcem miał kontakt, ojciec się nim opiekował, ale każde z nich, zarówno matka, jak i ojciec, założyli nowe rodziny i tak naprawdę być może z tego powodu Stefan Banach zawsze od, od lat... No, miał też pretensje do swoich rodziców, że zostawili go na wychowanie obcej kobiecie. E, nie, nie było to jednak dla niego aż tak złe, ponieważ e, pani Płowa, Franciszka Płowa, się nim dobrze opiekowała, e, na pewno też dbała o jego wykształcenie. E, no i właśnie posłała go najpierw do szkoły ludowej, a potem do humanistycznego gimnazjum nr 4 w Krakowie. Może nie było to jakieś bardzo, bardzo ekskluzywne gimnazjum, ale na pewno było to, była to dobra szkoła. Młodym Banachem opiekował się także zaprzyjaźniony z Płową fotograf, Francuz, tłumacz i współwłaściciel zakładu fotograficznego. To dzięki niemu Stefan nauczył się świetnie francuskiego. Zachowały się też zdjęcia, na których widać kilkuletniego chłopca grającego w szachy ze słynnym wówczas malarzem Henrykiem Siemirackim. Ogólnie yy, Stefan jak się uczył. Uczył się dobrze z matematyki i nauk przyrodniczych. Otrzymał zwykły, yy, otrzymywał zwykle oceny celujące. Z pozostałych przedmiotów dobre i bardzo dobre. Żeby pomóc w utrzymaniu, dawał płatne korepetycje na mieście, ale współkolegom z klasy pomagał bezinteresownie. W banach, którego fizyka interesowała mniej, w matematyce miał niebywałą zdolność tak szybkiego myślenia i liczenia, że na słuchaczach robiło to wrażenie jasnowidzenia. Napisał w liście do albińskiego inny gimnazjalny kolega yy, Banacha i dodał, że poza matematyką, Banach, ni, poza matematyką nic Banacha nie interesowało. Maturę zdał w 1910 roku z jednomyślną oceną egzaminujących dojrzały. Choć według jednego z rozmówców Romana Kałuży biografia matematyka miał poważne problemy, by w ogóle zostać do masztury dopuszczony. Groziło mu aż 8 dwój, a uratowała go dopiero wspólna akcja nauczyciela matematyki, przekonującego pozostałych pedagogów, że Banach to geniusz, więc nie można rzucać mu kłód pod nogi, i szkolnego katechety księdza Pawła Pyłki. I ta interwencja pierwszego była dość oczywista. Drugi wykazał się dużą tolerancją, bo Banach na lekcji religii nieraz znalazł mu za skórę. Zadawał nieśmiertelne pytanie wszystkich zbuntowanych nastolatków nie tylko w tamtych czasach: Czy Pan Bóg Wszechmogący mógłby stworzyć taki kamień, którego nawet on nie mógłby unieść? Po zdanym egzaminie maturalnym, Banach wyjechał do Lwowa. Tam podjął studia na, me, na Wydziale Mechaniki na Politechnice Lwowskiej. I dlaczego Banach wyjechał z Krakowa? Tego nie wiadomo na pewno. Matematyka lwowska nie stała jeszcze na tyle wyżej od krakowskiej, by robiło to różnicę. Być może chciał się usamodzielić, być może Lwów w końcu stolica Galicji bardziej kusił i oferował więcej szans niż zamknięty przed ludźmi o niepewnym statusie społecznym Kraków. Co robił? Tego też nie wiadomo. Na pewno pracował. Zapewne także w Lwowie dawał korepetycje na mieście, ale chyba nie zawsze starczało mu pieniędzy na studia. Dorabiał m.in. jako statysta w operze. W halce Stanisława Mniuszki był wśród tańczących Mazura. Dostawał za spektak 20 halerzy. W innej natomiast operze niósł byka jako jeden z sześciu tragarzy. Przez cztery lata studiów w Lwowie zaliczył tylko połowę przewidzianych egzaminów i uzyskał tzw. półdyplom. No, i tutaj latem 1914 roku, gdy wybuchła wojna, Banach wrócił do Krakowa. Do wojska austriackiego nie trafił, bo miał wadę wzroku i był leworęczny. Do legionów, które w sierpniu 1914 roku wyruszyły z Oleandrów, żeby bić się o Polskę, też nie. Zatrudnił się w przedsiębiorstwie budującym drogi. Dzięki złożonemu jeszcze w Lwowie na Wydziale Inżynierii Politechniki egzaminowi, Mógł nadzorować pracę niewielkich grup robotników budujących drogi. W Krakowie słuchał na Uniwersytecie Wykładów Matematycznych Stanisława Zaręby. Tam spotkał Wilkosza, który też wrócił do Krakowa i poznał starszego o kilka lat tona Nikodyma, również przyszłego matematyka o światowej sławie. To z Nikodymem dyskutował o całce Lebega, gdy podszedł do nich Steinhaus. Na pamiątkę tego wydarzenia została ufundowana ławka, która jest e, na plantach e, i stoi tam od 2016 roku. E, przypomina właśnie o rozmowie e, od Tona Nikodyma z właśnie Stefanem Banachem, podczas gdy e, ulicą, tą, e, czy chodnikiem przechodził również. E, Matematyk Hugo Steinhaus i usłyszał o nowym, o dosyć nieznanym wtedy jeszcze wśród zwykłych śmiertelników pojęciu całce Lebega. I zainteresował się rozmową dwóch młodych mężczyzn, dołączając do tej rozmowy. I również podzielił się z nimi problemem, nad którym bezskutecznie biedził się od dłuższego czasu. Niemałe było jego zdziwienie, gdy Banach znalazł odpowiedź i to już po kilku dniach. Nota obu z rozwiązaniem problemu ukazała się w biuletynie Akademii Krakowskiej w 1918 roku. To była pierwsza publikacja naukowa Banacha. Za nią poszły kolejne, Między, na, im, między innymi ogłaszane po francusków, powstałe w Warszawie piśmie Fundamenta Mathematica. Ale yy, Oprócz tego trzeba powiedzieć, że Hugo Steinhaus uważał Stefana Banacha za swoje największe życiowe odkrycie. E, I później też zaprosił go po raz kolejny do Lwowa, e, by tam po prostu e, pracował na e, politechnice. Steinhaus załatwił posadę Banachowi i jeszcze właśnie w tym samym roku Stefan. Został asystentem profesora Antoniego Łomnickiego na Politechnice Lwowskiej. Wyjazd Banacha do Lwowa zmienił wszystko. Miał wreszcie pracę, o której marzył, rodzącą się sławę matematycznego geniusza i środowisko, w którym mógł się rozwijać. Ale nie ukończył studiów, co komplikowało jego sytuację na uczelni, bo zgodę na asystenturę, nie magistra, musiał wydać minister, ale udało się. Nie miał też doktoratu, który był warunkiem dalszej kariery naukowej, a co gorsza, nie bardzo kwapił się, by pracę doktorską napisać. Wolał dyskutować, wyrzucając z siebie kolejne pomysły w tempie, któremu nikt nie był w stanie dorównać, nie dbając o ich zapisywanie. Miał on jasność myślenia, którą Kazimierz Bartel nazwał raz aż nieprzyjemną, pisał Steinhaus. Ale przelewanie myśli na papier sprawiało mu trudności i nudziło. Pytany o postępy w pisaniu odpowiadał, że ma jeszcze czas i może przecież w każdej chwili wpaść na coś jeszcze lepszego. Robił notatki na luźnych kartkach wyrywanych z zeszytu, które potem sklejał, a gdy dochodził do wniosku, że jakiś fragment wymaga zmiany, po prostu wycinał zbędny kawałek i doklejał w jego miejsce czysty skrawek papieru. Gdyby nie pomoc przyjaciół i asystentów, pierwsze prace Banacha nigdy nie, byłyby, nigdy nie dotarłyby do drukarni. Profesor Stanisław Ruziewicz, sam absolwent Uniwersytetu Lwowskiego, postanowił użyć fortelu. Polecił swemu asystentowi, aby chodził z Banachem do kawiarni, wypytywał go i notował twierdzenia i dowody. Banach tylko przejrzał i zaakceptował notatki. Opublikowana po francusku Fundamenta Mathematica, kilkudziesięciostronicowa praca o operacjach na zbiorach abstrakcyjnych. I ich zastosowaniach do równań całkowych została uznana za doskonałą, a po latach za przełomową w historii matematyki XX wieku. Posiada kapitalne znaczenie dla dalszego rozwoju nie tylko samej matematyki, ale również nauk przyrodniczych, a w szczególności fizyki. Napisał po latach Stanisław Mazur. W tym samym czasie nad podobnymi zagadnieniami pracowali matematycy w kilku krajach, ale to nazwisko Banacha przeszło do historii. Uzyskanie doktoratu wymagało jednak dopełnienia kilku jeszcze wymogów formalnych, zdania egzaminu dodatkowego z wybranego przedmiotu i publicznej obrony pracy. Abanacha to po prostu nudziło. Do egzaminu z astronomii u profesora Stanisława Lori przygotowywał się tak wszechstronnie, że, że zdziwiło to samego Lorię. Ale samo zdawanie uznał za stratę czasu, zaś obrony swojej pracy nawet nie zauważył. I to jest bardzo ciekawe. Któregoś dnia został poproszony do dziekanatu, gdzie usłyszał: czekają jacyś ludzie, którzy mają pewne problemy matematyczne i tylko on może pomóc im je rozwiązać. Banach udał się zatem do wskazanego pokoju i chętnie odpowiadał na wszystkie pytania, nieświadomy, nieświadomy tego, że właśnie zdaje egzamin doktorski przed komisją specjalnie w tym celu przybyłą z Warszawy. Z kolejnymi etapami kariery Banacha było już łatwiej. W kwietniu 1922 roku uzyskał habilitację. W lipcu otrzymał tytuł profesora profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Jana Kazimierza w Lwowie i jeszcze w tym samym roku został kierownikiem drugiej katedry matematyki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu tegoż Uniwersytetu. Miał 30 lat, był w miejscu, które dla wielu uczonych oznacza ukoronowanie kariery naukowej. Dla niego był to początek drogi. Wreszcie mógł robić to, co lubi, najbardziej, a w dodatku płacono mu za to. Banach wykładał, pisał rozprawy zrozumiałe wyłącznie dla specjalistów, skrypty oraz podręczniki akademickie i gimnazjalne. Do encyklopedii trafiały kolejne pojęcia z nazwiskiem Banach: przestrzeń Banacha, całka Banacha, granica uogólniona Banacha, algebra Banacha. Wspólnie z Alfredem Tarskim, logikiem z Warszawy. Napisali w 1924 roku pracę, w której dowiedli, że można rozłożyć dowolną kulę na skończenie wiele kawałków, tak, żeby dało się z nich później za, y, złożyć dwie kule o tym samym promieniu i średnicy, co kula pierwotna. Świat musiał nauczyć się kolejnego pojęcia, które szybko zrobiło karierę. I nosi nazwę paradoks pana hatarskiego. Mówiono z podziwem o podręcznikach akademickich Banacha, przede wszystkim dwutomowym rachunku różniczkowym i całkowym. Nie tylko wypełniały luki na polskim rynku matematycznym, bo większość podręczników z których korzystali studenci to były książki francuskie i niemieckie, ale pisane były lekkim i przystępnym językiem. Książki Banacha były po prostu dobre. Dzięki swym doświadczeniom korepetytora zdawał sobie dokładnie sprawę z tego, że każda definicja, każdy wywód i każde zdanie jest problemem da, dla autora książki szkolnej, który dba o jej wartość dydaktyczną. Jaki był, jaki został w pamięci swoich studentów? Jasność myśli, płynność słów, przejrzystość, spokojny ton wygłaszania to główne cechy wykładów Stefana Banacha. Pisał Kazimierz Szałajko, choć miał wrażenie, że profesor zbytnio się do nich nie przygotowywał. Nie dbał o to, czy jego wykłady są zrozumiałe i łatwe. Nie wyślał się, aby ułatwić je studentom. Nie przywiązywał też najmniejszej wagi do formy wykładów. Wszelki polor humanistyczny był mu obcy i przez całe życie zachował pewne cechy krakowskiego Andrusa w sposobie bycia i mowie, powiedział Steinhaus. Dość podobnie zapamiętał wykłady Banacha Ulam, również jego student oraz Późniejszy, później kolega. Nie były zbyt starannie przygotowane, zdarzały się błędy i opuszczenia. Był przy tablicy, sam czasem zmagał się z problemem, ale obserwowanie, jak buduje wywód, było bardzo inspirujące. Później zorientowałem się, że świadomie starał się przemawiać do słuchaczy w sposób jak najbardziej zrozumiały, pisał Ulam. Dlatego na wykłady Banacha się chodziło, choć uczestnictwo nie było obowiązkowe. Z reguły spóźniał się na wykład 10-15 minut, ale w ciągu pół godziny docierało do nas więcej niż to, co dotarłoby po paru godzinach wykładów kogoś innego. Zapamiętał Jarymowicz. Opowiadając o banachu, nie, może, nie można zapomnieć o kawiarni szkockiej, która była miejscem stałym miejscem spotkań matematyków. Yy, I. Miejscem, gdzie dyskutowali, żywo dyskutowali i zapisywali różne problemy matematyczne. E, początkowo działo się to na stoliku e, i mogę przytoczyć teraz wspomnienie gospodarza, e, gospodarza szkockiej. Opowiedział o profesorach z uniwersytetu, którzy wieczorami przychodzą do kawiarni i bazgrzą po blacie. Zwłaszcza jeden wysoki i szczupły, być może tak właśnie zapamiętał Banacha. Czasem siedzi bez ruchu, popija małą czarną i patrzy w dal. Aż coś nim wstrząśnie i wtedy rzuca się pisać. Na szczęście ołówkiem, więc daje się zmyć, bo kiedyś przychodził do szkockiej poeta, który pisał na marmurze atramentem i potem nie udawało się plam wyczyścić. A ten wysoki, chociaż zaczernia cały stół i jeszcze patrzy, czy nie zostało gdzie wolne miejsce, to przynajmniej pisze ołówkiem. Ale co marze, nikt nie wie. Jakieś łamigłówki. No ale zmywać tego nie wolno. Przyszedł któregoś dnia profesor Łomnicki, w końcu poważny człowiek, i powiedział, żeby zawsze, jeśli coś takiego się zdarzy, odstawić stolik i trzymać do następnego dnia. Więc trzymają. Sprzątaczki, które przychodzą rano, mają przykazane, że stolika przykrytego obrusem myć nie wolno. Około 11.00 przychodzą studenci i odpisują cyfry z marmuru. Dokończył opowieść właściciel. Właśnie 17 lipca 1935 roku to był czas, to był czas szczególny dla lwowskich matematyków. Tego dnia żona Stefana Banacha, Łucja, przyniosła do szkockiej gruby zeszyt w marmurkowych okładkach, kupione za 2,5 zł i wręczyła płatniczemu. Miał go wydawać każdemu matematykowi, który chciałby w nim zapisać problem. Do rozwiązania lub zagadnienie do przemyślenia przez innych, albo samemu pochwalić się uzyskanym wynikiem. Interes był podwójny. Matematycy przestali baz grać na marmurowych blatach stolików w kawiarni szkockiej, a skomplikowane dowody przestały w końcu ginąć pod ścierkami sprzątaczek. I tutaj właśnie pojawia się opis tak zwanej Księgi Szkockiej. I właśnie o tym jest Księga Szkocka. Do dzisiaj w restauracji, a która teraz, w której teraz mieści się hotel, która przyjmuje gości przy stolikach, na herba, można tam wejść na herbatę, można poprosić oczywiście o ksero, o ksero tej książki i można przeczytać i zobaczyć właśnie oczywiście wspomnienia, można zobaczyć te zadania, można zobaczyć kopię tej książki, Właśnie w tej restauracji, pod tym samym adresem. E, I właśnie tego samego dnia dla, dnia dla kolegów wpisało do zeszytu jeszcze trzech matematyków Ulam, Mazur, Orlicz. Um umieszczono je po jednej stronie kolejnych kart zeszytu, na drugiej zostawiając miejsce na rozwiązanie. Opatrzone były numerem, datą, nazwiskiem autora, problemu i informacją o nagrodzie, którą ustanawiał. Nagroda pojawiła się pierwszy raz już przy szóstym zagadnieniu. Stanisław Mazur obiecał, że postawi autorowi dobrego rozwiązania flaszkę wina. Wysokość nagrody zależała od trudności problemu i pomysłowości jego autora. Były różne, wahały się od małej czarnej do żywej gęsi. W sumie wpisano do księgi szkockiej 193 problemy. Ostatni autorstwa Steinhausa pochodził z 31 maja 1941 roku. Matematyk wpisał je. Na niespełna miesiąc przed wkroczeniem dolwowa wojsk niemieckich. Niektórych zadań nie udało się rozwiązać do dziś. Sława Banacha rosła, mówiło się o nim coraz więcej i głośniej. Wydana po francusku w 1932 roku, teoria operacji liniowych, podsumowująca do dotychczasowe dokonania matematyka, została przetłumaczona na wszystkie najważniejsze języki świata. Miarą słaby Manacha było powierzenie mu jednego z odczytów plenarnych podczas Międzynarodowego Kongresu Matematycznego w 1936 roku w Oslo, dokąd zjechali się najwięksi. W latach 30. kilkakrotnie przyjeżdżał do Lwowa John von Neumann, no, y, Neumann, amerykański matematyk węgierskiego pochodzenia. Wypełniał on powierzoną misję przez Norberta Weinera nazywanego ojcem cybernetyki, który zaproponował Banachowi pracę w swoim zespole w Stanach Zjednoczonych. Wielokrotnie proponował mu współpracę i wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Ostatni raz von Neumann przyjechał do Lwowa po duszę Banacha w lipcu 1937 roku. Wygłosił wykład w Towarzystwie Matematycznym, wziął udział w dyskusji w Szkockiej, wpisał do księgi zadanie i przedstawił Banachowi w imieniu Weinera kolejną propozycję nie do odrzucenia. A ile daje profesor Weiner? Chciał wiedzieć Banach. Neumann był przygotowany na to pytanie. Wręczył Polakowi podpisany już przez Weinera czek. W miejscu na kwotę do wypłaty widniała tylko cyfra 1. Profesor Weine, Weiner poprosił, żeby dopisać tyle zer, ile pan uzna za stosowne, powiedział. To za mała suma, aby opuścić Polskę, miał odpowiedzieć Banach. Ale dotyczyło to wyłącznie wyjazdu na stałe. Zaawansowane były już rozmowy na temat rocznego pobytu Banacha w Stanach. Zabiegał o to Ulam, który tam wyjechał. Bardzo panu dziękuję, że pan się tym zajmuje. Oczywiście najważniejszą jest rzeczą, by kwota, którą chcą zapłacić, była odpowiednio wystarczająca na rok pobytu mojego z żoną i synem. Pisał Banach w lutym 1938 roku. No ale nigdy do tego dojazdu, wyjazdu nie doszło. Banach wraz z żoną byli 1 września w uzdrowiskowej Worho, Worochocie nad Prutem. Mieli jeszcze trochę pieniędzy z Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności i dylemat, co robić dalej. Syn radził, żeby próbować przebijać się na Węgry, a stamtąd do Stanów, ale nie przekonał ojca. Wrócili do bombardowanego przez Niemców lwowa. Felix Barański zapamiętał Banacha z września 1939 roku. Gdy nad Lwów nadlatywały samoloty, stał na schodach poklasztornego po budynku przy kościele św. Mikołaja i patrzył na spadające bomby. Nie uciekał jak inni do piwnic, czekał co będzie. Do Lwowa przybywało coraz więcej uciekinierów z terenów zajętych przez Niemców. Wśród nich Stefan Greczek z Antoniną, przyrodnią siostrą matematyka. Dziewczyna dopiero wtedy dowiedziała się, że ten znacznie starszy od niej mężczyzna jest jej bratem. Obdarzył mnie szczególną sympatią i zaufaniem, wspominała. Powiedział jej wtedy, jeśli będziesz za granicą, idź do matematyków i powiedz, że jesteś siostrą Banacha. Wszędzie otworzą ci drzwi. Pierwszym bardzo wyraźnym sygnałem tego, co naprawdę czeka Polaków w sowieckim Lwowie, była prowokacja 24 stycznia 1940 roku w klubie przy Jagiellońskiej, gdzie, na, gdzie spotykała się polska inteligencja. Po sprowokowanej przez agentów NKWD awanturze aresztowanych zostało kilkunastu polskich pisarzy, w tym Władysław Broniewski i Aleksander Watt. Obaj spędzili po 17 miesięcy w sowieckich więzieniach najpierw w Lwowie, a później w Moskwie. Aresztowania w Lwowie zataczały coraz szersze kręgi. W nocy z 12 na 13 kwietnia 1940 roku zaczęły się wywózki w głąb Imperium najwięcej do Kazachstanu. Agenci NKWD przychodzili, przychodzili nocami już nie tylko po oficerów rezerwy i urzędników państwowych, ale także po ludzi, którzy dotąd mogli czuć się względnie bezpiecznie, w tym uczonych. Aresztowani dostawali kilka godzin na spakowanie, wieziono ich na dworzec kolejowy, gdzie czekały już wagony towarowe. Niemal każdego dnia znikał ktoś ze znajomych. Wielu z tych, którzy niespełna rok wcześniej uciekali z zajętych przez Niemców terenów Dolwowa i Wilna, teraz decydowało się wracać. Coraz więcej osób przed wojną. Przed wojną bliskich lewicy, a czasem wręcz komunizmowi, leczyło się ze złudzeń na temat najlepszego ustroju na świecie. Oczywiście w cudzysłowie. Informacja o wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej została Banacha w Kijowie, gdzie kilka dni wcześniej wyjechał na konferencję. Natychmiast wsiadł w pociąg i ruszył w stronę Lwowa. Dotarł do miasta dzięki pomocy Ukraińców. Jakiś czas potem syn zapytał go właściwie dlaczego nie został w dużo bezpieczniejszym Kijowie skąd bliżej było choćby do Moskwy. Patrzył długo na mnie, po czym wzruszył ramionami i powiedział po prostu, że nas kocha i że tak właśnie postępuje każdy banach. Wspominał syn w liście do Stanisława Ulama. Obaj banachowie znaleźli pracę w Instytucie Badań nad Tyfusem Plamistym i wirusami profesora Rudolfa Weigla. Zostali karmicielami wszy. Alternatywą był wyjazd do Rzeszy i fizyczna praca w kopalniach zagłębia rury. Rudolf Weigl, ten, który jest tutaj na zdjęciu, Austriak z pochodzenia, Polak z wyboru, opracował na początku lat 20, 20. XX wieku szczepionkę przeciwko tyfusowi plamistemu. Roznoszona przez wszy choroba zabiła podczas kolejnych wojen miliony ludzi. Weigl widział to na własne oczy, pracując w czasie I wojny światowej w wojskowym szpitalu w Przemyślu. Wiadomo już wtedy było, że na szerzenie się za szerzenie się tyfusu odpowiadają wszy, ale nie odkryto jeszcze sposobu, by plagę powstrzymać. Udało się to dopiero Wajglowi. Stworzył na Uniwersytecie Jana Kazimierza Instytut Badań nad tyfusem plamistym i wirusami. Jego szczepionka okazała się zbawieniem. Podczas walki z epidemiami w Afryce, Azji i Australii był wielokrotnie typowany do Nagrody Nobla. W czasie II yy, wojny światowej, oprócz, yy, oprócz ludzi, którzy przeżyli dzięki jego szczepionce, Weigl ratował życie uczonym, których zatrudniał w swoim instytucie. Instytut produkował szczepionkę na potrzeby wojska. To sztaby armii były najbardziej zainteresowane środkiem, który chronił żołnierzy przed śmiercionośną epidemią. Dlatego po zajęciu Lwowa przez Niemców papiery karmiciela wszy od Weigla z czarnym paskiem i informacją, że kontakt z okazicielem dokumentu grozi śmiercią, pozwalały bezpiecznie omijać łapanki i unikać wywózki na roboty. Ale nie do pogardzenia były też dodatkowe świadczenia przysługujące karmicielom: większe przydziały chleba, marmolady z buraków i ziół na herbatę. I teraz, co mówił na ten temat, banach. Płacili mi za to 200 zł, a także przyznawano miesięczne racje żywnościowe: 400 gramów kiełbasy, 8 kg chleba, 400 gramów tłuszczu, 400 gramów cukru. Tłumaczył banach sowieckiemu prokuratorowi już po opuszczeniu Lwowa przez Niemców. Weigl zastrzegł sobie prawo doboru pracowników, a Niemcy nie mogli mu odmówić. Był im potrzebny tak bardzo, że darowali mu nawet odmowę przyjęcia obywatelstwa niemieckiego, choć pewnie trudno im było zrozumieć, dlaczego Austriak upiera się by być Polakiem. Stawiennictwo Weigla uratowało Banacha, gdy gestapo zatrzymało w mieszkaniu matematyka ludzi zajmujących się przymytem marek niemieckich. Kilka tygodni spędził w więzieniu wspominał Steinhaus. Zdołał nawet za kratami udowodnić jakieś nowe twierdzenie ale w końcu wyszedł i wrócił do pracy w instytucie. Dzięki dzielnej i mądry, mądrze przemyślanej interwencji Weigla. I teraz, na czym polegało to karmienie wszy? Jak widać tutaj na zdjęciu, po prawej stronie, e, tutaj akurat jest e, kobiece udo, bo, były te takie klateczki poprzytwierdzone do, e, do nóg. E, mężczyźni mieli też e, na łydkach i po prostu, w tych klateczkach były, były wszy, i wyglądało to tak. Maleńkie klateczki, zwykle 20 do 50 pasożytów, w każdej przytwierdzone były do uda lub płytki karmiciela. Karmienie trwało 45 minut, przez które trzeba było wytrzymać bolesne pieczenie ssących krew wszy. Odkarmione zakażano bakteria, bakteriami wywołującymi tyfus plamisty, a następnie z wypreparowanych jelit wszy produkowano szczepionkę. Już po opuszczeniu lwowa. Przez Niemców i powtórnym zajęciu miasta przez Armię Czerwoną, Banach, musiał tłumaczyć się przed sowieckim prokuratorem z pracy w Instytucie Weigla, w cudzysłowie dla faszystów. Przekonywał, że wcale nie chciał pracować na rzecz niemieckich okupantów. Ale nie miał wyjścia. W 1942 roku Niemcy zaczęli zmuszać ludność cywilną do robót. Chcąc jej uniknąć, przyłączyłem się do pracy przeciw tyfusowi w Instytucie profe u profesora Waigla, mówił. Potem jak wielu karmicieli zaczął chorować. Pod koniec 1943 roku zaraziłem się od wszy i miałem temperaturę 40 stopni, zeznał. Chorował pół roku. Po zajęciu miasta przez Rosjan, Banachowie przyprowadzili się do wili należącej do prawnika Tadeusza Ridla, którego Stefan poznał w czasie okupacji. Banach wykładał, prowadził co tydzień seminarium matematyczne dla studentów uniwersytetu, jednocześnie kierował katedrą Mechaniki Instytutu Politechnicznego, dawniej Politechniki Lwowskiej. Ale w listopadzie 1944 roku dała o sobie znacie rozwijająca się choroba, rak płuc. Banach był świadomy złego stanu swojego zdrowia: mówił o śmierci, przewidywał nawet kiedy nastąpi, ale cały czas pracował. Asystenci, którzy go odwiedzali, skupi skupiali się wokół łóżka, a on coraz słabszym głosem coś im tłumaczył. Latem stan zdrowia uczonego gwałtownie się pogorszył, ale wykładał do ostatniej chwili. Banach zmarł w Willi Ridlów 31 sierpnia 1945 roku po południu. Do końca była przy nim żona i Władysław Nick Liborc. Szereg ostatnich miesięcy spełniał funkcję nianki wobec ojca i mojej nieszczęśliwej matki, opiekuna i chłopca na posyłki. Nie wiem skąd w tej małej postaci brało się tyle hartu i złotego serca, wspominał syn matematyka. Pogrzeb odbył się 4 września. Kondukt wyruszył z Dwernickiego w kierunku Starego Gmachu Uniwersytetu, gdzie odbyło się pożegnanie uczonego. A stamtąd na cmentarz Łyczakowski. Pochowano banaka, Banacha w grobowcu rodziny Ridlów, nieopodal mogił Marii Konopnickiej i Konstantego Ordona, którego rzekomą bohaterską śmierć w czasie powstania listopadowego opisał Mickiewicz w reducie Ordona. Komunistyczne władze Lwowa nie chciały się zgodzić na katolicki pogrzeb matematyka, ale Łucja Banachowa, żona, postawiła na swoim. Był to oficjalny, ostatni oficjalny pogrzeb katolicki w mieście z przejściem konduktu przez miasto i z księdzem. Co zatem tak naprawdę udało się Banachowi osiągnąć, jeżeli chodzi o matematykę? Banachowi udało się coś, co nie udawało się matematykom przez kilkadziesiąt lat. Uporządkował serię odkryć, które poczyniono w światowej matematyce w wieku XIX. Stworzył dla nich wspólną płaszczyznę i, i zapoczątkował jedną z najbardziej dynamicznych, rozwijających się gałęzi matematyki w XX wieku analizę funkcjonalną. Teoria przestrzeni banacha na wiele lat zdominowała matematyczny krajobraz. Dość powiedzieć, że nazwisko Banach jest do dziś drugim po Euklidesie najczęściej przywoływanym nazwiskiem w matematyce powszechnej. W 1920 roku Banach w swojej rozprawie doktorskiej opisał i zdefiniował typ przestrzeni pozwalający badać odkrywane wcześniej zbiory. Kilka lat później francuski matematyk Fréchet nazwał ten typ przestrzenią banacha i pod tą nazwą funkcjonuje on do dziś. Sam Banach nigdy jej jednak nie użył. Posługiwał się terminami przestrzeń wektorowa, przestrzeń zupełna, przestrzeń z normą. Opublikowana w 1922 roku rozprawa doktorska Banacha stała się światową sensacją, a w 1929 roku ukazał się pierwszy tom pisma studia matematyka poświęcon poświęconego analizie funkcjonalnej, a dwa lata później najpierw po polsku, a potem po francusku, monografia Banacha. Teoria operacji liniowych. To ugruntowało jego światową sławę. No i tak jak wiemy, wyrazem tego było zaproszenie Banacha na wystąpienie plenarne na Światowym Kongresie Matematyków w Oslo. Z jego nazwiskiem związane są nazwy: przestrzeń Banacha, algebry Banacha, paradoks Banacha Tarskiego. Ale właściwie każdy z, z lwowskich matematyków ma jakąś matematyczną teorię opatrzoną swoim nazwiskiem. Ale oprócz Banacha były także inne osoby, które tworzyły tak zwaną lwowską szkołę matematyczną, którzy również byli sławni na całym świecie. Należy do nich między innymi Stanisław Ulam, który miał zostać kiedyś adwokatem, jak jego ojciec, albo architektem, jak dziadek, ale wo wolał patrzeć na gwiazdy i czytać fantastyczne naukowe powieści. Był chodzącym w chmurach marzycielem, któremu przyszło budować w Los Alamos bomby atomowe zrzucone na Hiroshimę i Nagasaki. A potem rozpoczął pracę nad skonstruowaniem jeszcze straszniejszej bomby wodorowej, którą chciał zapewnić światu pokój. I to był właśnie Stanisław Ulam, który również należał do tej lwowskiej szkoły. Jak również Stanisław Mazur, który mm, ogólnie był potomkiem statecznego właściciela cukierni i był komunistą, który wierzył, że komunizm to najlepszy na świecie ustrój, ale nie chciał korzystać z przywilejów, jakie mu oferował. Słynął z poczucia humoru, błyskawicznego refleksu i niechęci do publikowania nawet najbardziej odkrywczych prac. O, oczywiście również Hugo Ste Steinhaus, który e, jedyny syn zamożnego dyrektora Towarzystwa Kredytowego, kształcony w Getendze. E, I on pisał w rubryce w PRL-u, e, pisał, że jego pochodzenie to arystokracja plus burżuazja. I on właśnie również odkrył Banacha. To było jego największe odkrycie. I czasami taka właśnie dziwny zbieg okoliczności. Tak jak e, wtedy e, ta koincydencja związana z, ze spotkaniem się Steinhausa i Banacha, e, tak, na plantach, w Krakowie, e, Stała się jego ogromnym odkryciem, odkryciem talentu i geniuszu, jakim właśnie był Banach. Mam nadzieję, że teraz już będziecie wiedzieć, o kim mowa, y, przejeżdżając ulicą, ulicą imienia Stefana Banacha, czy też y, studiując na Wydziale przy tej ulicy. Niekoniecznie na Wydziale Matematyki informatyki i mechaniki, ale może jakimś innym, który znajduje się tam właśnie w okolicy. A może kiedyś traficie też do szpitala imienia Banacha i wtedy też będziecie tak jak moja koleżanka mogli poczuć, że może jego osoba was pokrzepi i trudy jego życia i tego co przeżywał w ciągu okupacji, w ciągu tego, w ciągu tego, że chciał żyć, normalnie chciał pracować, ale jednocześnie zawsze bojąc się o swoje życie, być może to pokrzepi Was w trudnych chwilach. Wszystkie te materiały, które, które tutaj są podane w tej prezentacji, w tym filmie, pochodzą z książki Mariusza Urbanka pod tytułem Genialni L Lwowska Szkoła Matematyczna. Autor ten napisał także książkę, odrębną książkę o doktorze Weiglu, u którego pracował nie tylko nie o tylko banach, ale jeszcze wielu innych wybitnych uczonych i byli, którzy byli karmicielami wszy. Kiedyś gdy słyszałam o karmicielach o tym, że banach był karmicielem wszy, wyobrażałam sobie to zupełnie inaczej, myśląc, że biedny, tak wycieńczony banach był przez Niemców szkalowany i tak dręczony w ten sposób. Myślałam, że chodzi o to, że po prostu na nim hodowali wszy. Natomiast okazało się, że prawda jest zupełnie inna. I chciałabym, żebyście wy też wiedzieli, jak to wyglądało. W tamtym momencie, tak jak czytałam, tak jak wam czytałam, karmiciele wszy, e, można powiedzieć, byli pod ochroną, i to wielu z nich ratowało wówczas życie. Niestety, jak pokazuje historia, historia jest, yy, no, jest to chichot losu czasami. Banach, który przeżył wojnę, umarł tuż po jej zakończeniu właśnie na raka płuc. Także, tak życie takie pisze scenariusze. Dziękuję za uwagę i jeszcze raz polecam do samodzielnego przeczytania również dosięgnięcia po tę książkę. I jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie historii o jednym z największych współczesnych powiedzmy matematyków. Dziękuję bardzo.